Witajcie w dźwiękowym przewodniku Sudety Pro, w którym opowiadamy Wam o sudeckich miastach i zachęcamy do ich zwiedzania. Jeśli szukasz pomysłu na interesujący wypad i chcesz poznać sudeckie miasta, to włącz nas na słuchawkach, pobierz mapę lub weź ją w formie ulotki i ruszaj z nami w te miejsca. Walim. Mamy rok 1137. Znajdujemy się w małej osadzie w głębi puszczy. Dookoła otaczają nas szczyty gór. Pasmo gór Sowich stanowi granicę pomiędzy piastowskimi księstwami śląskimi a Czechami. Co ważne, pas lasów także utrudnia południowym sąsiadom działania zbrojne. Takie były początki tej miejscowości. Później sytuację zmienia postępująca kolonizacja terenów górskich. Czcigodni ziemianie, rycerskie potyczki, czas zacząć! Z 1305 roku pochodzi wzmianka o osadzie Villa Walterii, którą historycy łączą z Walimiem. Jest to mała wioseczka rycerska leżąca w granicach piastowskiego księstwa świdnickiego, a po bezpotomnej śmierci Bolka II Małego i jego żony wieś została przyłączona na blisko 4 wieki do korony czeskiej. Ludność utrzymuje się tutaj głównie z górnictwa rud srebra, czy pozyskiwania drewna do wytwarzania węgla drzewnego na potrzeby lokalnego hutnictwa. Rozkwit wioski utrudniają wojny religijne, husyckie i trzydziestoletnia. Zwłaszcza po tym drugim konflikcie okolica opustoszała na tyle, że Walim otrzymał swoją ostateczną niemieckojęzyczną nazwę Wyste Waltersdorf, czyli pusta wioska Waltera. Tym razem udamy się w podróż po Walimiu, miejscu, które jest nie tylko doskonałą bazą wypadową do pieszych wędrówek po górach Sowich. To właśnie tutaj niegdyś znajdował się jeden z największych ośrodków tkackich III Rzeszy. Tu znajdziemy pozostawione przez hitlerowców sztolnie wchodzące w skład kompleksu Rize, które dla biednej miejscowości było czymś tak innym i doniosłym, jak obecnie budowa elektrowni jądrowej dla małej, cichej wioseczki. Odkryjemy także, jaki związek ma Walim z historią egzaminów maturalnych. Początki przemysłu. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, mała, leśna osada, jaką był Walim, zaczęła stopniowo znikać z mapy. Wydobywanie srebra i pozyskiwanie drewna okazały się marnym źródłem dochodów. Przełomem okazał się pomysł, na jaki wpadli chłopi z tego rejonu, czyli chałupnicza produkcja płótna. Już w XVI wieku pojawiła się ogólnoeuropejska koniunktura na płótna śląskie, którą skutecznie wykorzystali miejscowi kupcy i właściciele ziemscy, tworząc przy tym bardzo efektywny system produkcji. Jednym z głównych ośrodków tkackich był właśnie Walim, a cała produkcja była przeznaczona na eksport. Kryzys nastąpił dopiero w połowie XVIII wieku. Przyczyniły się do niego m.in. wojny śląskie, kiedy to Śląsk został oderwany od monarchii austriackich Habsburgów, którzy byli jednocześnie królami Czech i przyłączony do Prus. Właściciele Walimia, rodzina von Zidlitz, starali się przeciwdziałać kryzysowi. Już pod koniec XVIII wieku
powstały w Walimiu pierwsze manufaktury zajmujące się produkcją płócien. Od 1764 roku organizowano też targi na przędzę i płótno. Rangę wioski w tym okresie podnosił też fakt, że jej właścicielem pod koniec XVIII wieku był sam Karl Abraham von Zidlitz, pruski minister oświaty na dworze Fryderyka II Wielkiego. To właśnie on był pomysłodawcą matury, egzaminu weryfikującego wiedzę uczniów kończących szkoły średnie w Prusach. Rozwój Walimia. Upadek tkactwa chałupniczego wymógł ewolucję systemu produkcji płócien. Już w 1848 roku powstał warsztat tkacki z krosnami żakardowymi o ręcznym systemie wytwarzania. W 1864 roku w Walimiu pojawiła się pierwsza tkalnia mechaniczna, natomiast w 1853 roku powstał zakład zajmujący się mechanicznym wykańczaniem i uszlachetnianiem tkanin. W wyniku fuzji obu zakładów w 1883 roku powstała spółka Łebski Hartmann & Wizen. Przedsiębiorstwo te było największym pracodawcą w okolicach Walimia i zdominowało życie gospodarcze miejscowości. Właściciele fabryki przyczynili się do wybudowania zelektryfikowanej linii kolejowej z Jugowic do Walimia w 1914 roku. Dzięki tej inwestycji nastąpił też rozwój Walimia jako ośrodka turystyki, ponieważ stąd prowadziła jedna z najkrótszych tras wędrówek na Wielką Sowę, jeden z najwyższych szczytów Sudetów Środkowych. Specyficzny mikroklimat ułatwiał też rozwój narciarstwa, a do Walimia kursowały z Wrocławia specjalne pociągi dla narciarzy. Fabryka oparła się skutkom kryzysów gospodarczych dotykających Niemcy po przegranej przez nie I wojnie światowej. Szczęśliwie wioska i fabryka przetrwały też czasy II wojny światowej. Front przetoczył się przez Walim dopiero 8 maja 1945 roku. Do ruiny, i to w dosłownym znaczeniu tego słowa, doprowadziły zakłady dopiero reformy gospodarcze po 1989 roku. Przez wieki życie mieszkańców Walimia jako ubogiej wioski oddalonej od wielkich aglomeracji płynęło spokojnym rytmem. Jednak pod koniec II wojny światowej planiści III Rzeszy właśnie te walory okolicy chcieli wykorzystać. Oddalenie Gursowic od linii frontów spowodowało, że okolice Walimia stały się sercem największego projektu budowlano-górniczego III Rzeszy. Projektu Rize. Olbrzym. Projekt był na tyle utajniony, że historycy aż do dziś nie są w stanie jednoznacznie określić przeznaczenia podziemnych kompleksów. Realizacja projektu miała dla III Rzeszy priorytetowe znaczenie. Pojawiają się opinie, iż gdyby Olbrzym został ukończony, to broń rzekomo w nim produkowana mogłaby odmienić losy II wojny światowej. Pamiątką po tym dramatycznym okresie są udostępnione dla turystów podziemia Muzeum Sztolni Walińskich. Thank you.
Nasz spacer rozpoczniemy pod budynkiem dawnej stacji kolejowej. Kolej stała się symbolem zmian związanych z rewolucją przemysłową. Położenie z dala od szlaków kolejowych hamowało rozwój wioski. W okolice Walimia kolej zawitała dopiero w 1904 roku. Przez sąsiednią wieś Jugowice poprowadzono wówczas kolej Doliny Bystrzycy, łączącą Wrocław z Jedliną-Zdrój przez Świdnicę. Nie odpowiadało to jednak zapotrzebowaniu właścicieli miejscowej fabryki włókienniczej i dlatego podjęto decyzję o sfinansowaniu budowy bezpośredniej linii kolejowej łączącej Walim z Jugowicami. W obawie, aby dym z parowozów nie wpływał negatywnie na jakość bielonych w okolicy płócien, podjęto decyzję o stworzeniu zelektryfikowanego szlaku. Linię wybudowano w latach 1912-1914, a jej oficjalne otwarcie miało miejsce 22 lipca 1914 roku. Była to druga zelektryfikowana linia kolejowa na Śląsku, jak i w dzisiejszych granicach współczesnej Polski. Wybuch I wojny światowej i kryzysy gospodarcze dotykające później Niemcy nie przyniosły jednak oczekiwanych z kolei zysków. Linia szczęśliwie oparła się rabunkowi ze strony Armii Czerwonej po zakończeniu II wojny światowej, a połączenie Walimia z Jugowicami często nazywano wiejskim tramwajem. Niestety brak inwestycji w infrastrukturę i pojawienie się konkurencyjnego transportu samochodowego spowodowało likwidację połączeń w 1959 roku, demontaż trakcji w 1960 roku, a później demontaż torów do Walimia. Przełom 1983 i 1984 roku. Jednym z nielicznych śladów po kolejce jest gmach dawnego dworca, utrzymany w stylu klasycystycznym. Dziś pełni funkcję budynku mieszkalnego. Nad dawnym wejściem znajduje się detal uskrzydlonego koła żelaznego. W pobliżu dworca zachowały się w złym stanie budynki dawnego magazynu oraz lokomotywowni. Rezydencja Kupiecka, ulica Piastowska 9. Tuż obok dawnej stacji znajduje się dawna rezydencja kupiecka. Późnobarokowy budynek o zielonej barwie został wybudowany przez kupca Gottfrieda Schneidera w 1755 roku. Datę tą możemy odczytać w kartuszu na kamiennym portalu. W XIX wieku budynek został zakupiony przez spółkę Łebski Hartmann & Wiesen. Zrealizowany został też plan jego przebudowy z przeznaczeniem na stworzenie w nim mieszkań dla pracowników fabryki. Budynek jest świadectwem umiejętności wykorzystania przez miejscowych kupców światowego popytu na walimskie płótna. Już w XVI wieku pojawiła się ogólnoeuropejska koniunktura na płótna śląskie, którą skutecznie wykorzystali miejscowi kupcy i właściciele ziemscy, tworząc przy tym bardzo efektywny system produkcji. Paradoksalnie krwawa wojna 30-letnia pomogła w rozwoju produkcji, ponieważ ograniczyła konkurencję ze strony śląskich miast. Doświadczyły one jeszcze większych zniszczeń i ilości ofiar niż Walim. Śląskie płótna nie najlepszej jakości, lecz bardzo tanie, były bezkonkurencyjne na rynkach światowych. Sprzedawano je na targu w Lipsku, Norymberdze czy Hamburgu. Inny szlak prowadził przez tereny monarchii Habsburgów ze Śląska przez Wiedeń do Triestu, a stąd nawet do Ameryki. Kryzys chałupniczej produkcji tkackiej nastąpił dopiero w połowie XVIII wieku. Przyczyniły się do niego m.in. wojny śląskie, kiedy to Śląsk został oderwany od Austrii i przyłączony do Prus. Kiedy działania zbrojne ustały, oba wrogie państwa zaczęły prowadzić ze sobą wojnę celną, która podniosła ceny płócien na dotychczasowych rynkach zbytu. Drugim konkurentem płócien śląskich stała się rewolucja przemysłowa i bawełniane wyroby angielskich fabryk, na które zapanowała moda w ówczesnej Europie.
Kolejnym punktem na turystycznej mapie Walimia jest dawny dom handlarzy płótnem, ulica Wyszyńskiego 13. Już w 1764 roku zaczęto w Walimiu organizować targi na przędzę i płótno. Żeby usprawnić jego organizację, Cydlicowie wybudowali w 1779 roku dom handlarzy płótnem. Obiekt o konstrukcji zrębowo-przysłupowej swoim układem funkcjonalnym przypomina sukiennicę. Na parterze, w otwartych niegdyś podcieniach, handlowano tkaninami, natomiast na piętrze przędzą. W wyniku przebudowy z 1839 roku obiekt stracił ostatecznie pierwotną funkcję. Zamurowano wówczas arkadowe podcienia. Przebudowa miała związek z upadkiem włókiennictwa chałupniczego. Handel przędzą zanikł, a handel płótnem został przeniesiony do pobliskiej karczmy sołeckiej. Nieopodal stoi dawny magiel wodny, ulica Wyszyńskiego 9. Który powstał z inicjatywy Heinricha Wilhelma von Cydlica w latach 1753-1757. Nie bez przypadku znajduje się w pobliżu domu handlarzy płótnem, aby tkacze przed sprzedażą mogli poprawić estetykę swoich wyrobów przez ich wymaglowanie. Działał tu dużej wielkości magiel skrzyniowy, napędzany przez energię koła wodnego. Swoją pierwotną funkcję obiekt pełnił do lat 30. XIX wieku. Samo wyposażenie magla zostało zdemontowane w 1930 roku. Budynek przy ulicy Wyszyńskiego 8, gościniec pod Starym Puchaczem. Budynek powstał w 1704 roku, ale był kilkukrotnie przebudowywany. Jest więc jednym z najstarszych zachowanych budynków mieszkalnych w Walimiu. Obiekt o konstrukcji zrębowo-przysłupowej jest przykładem architektury Walimia z lat rozkwitu rzemieślniczej produkcji tkackiej. Typowy taki dom posiadał dużą izbę, w której znajdowały się krosna tkackie. We wnętrzu zachował się piec kaflowy z żeliwną rynną na wodę zawieszoną nad paleniskiem. Służyła ona do właściwego nawilżania pomieszczeń, co zapobiegało nadmiernemu rwaniu nici podczas tkania. Dlaczego chałupnicza produkcja płócien osiągnęła w okolicach Walimia aż taką skalę? Atutem były już same warunki naturalne. Górski teren utrudniał powstanie dużych gospodarstw chłopskich. Jednocześnie urodzajne gleby w okolicy sprzyjały uprawie lnu o długich i mocnych włóknach. Odpowiednie nasłonecznienie oraz obfitość wód w Walimce ułatwiały zaś proces bielenia tkanin. Natomiast duża ilość lasów w okolicy sprzyjała pozyskiwaniu drewna niezbędnego w procesie wykańczania płótna. Kluczowa była też elastyczność pracy chałupników. Początkowo tkactwem zajmowano się poza sezonem prac na roli, szczególnie długim w górskim terenie. Produkcją mogła zająć się cała rodzina, łącznie z dziećmi i starcami. Ponadto chłopi samodzielnie uprawiali len, przędli go i tkali, dlatego koszty produkcji były stosunkowo niskie. Kościół katolicki pod wezwaniem świętej Barbary. Pierwsza wzmianka o tutejszym kościele pochodzi z 1548 roku. Wybór patronki świątyni może świadczyć o tradycjach wydobycia rud srebra w XVI wieku. Do 1654 roku kościół służył ewangelikom, potem przechodzi w ręce katolików. W 1777 roku powstaje wieża kościoła znana ze współczesnej panoramy Walimia. Natomiast sam kościół swój obecny kształt otrzymał w wyniku przebudowy z lat 1803-1804.
Wewnątrz świątyni zobaczymy barokową rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII wieku. Przy kościele istniał cmentarz, na którym katolicy grzebali zmarłych do 1870 roku. Możemy tu zobaczyć piękną, klasycystyczną kaplicę Gottfrieda Seylera i jego żony Eleonory z 1810 roku z charakterystycznymi kolumnami jońskimi i wizerunkiem śpiącego anioła. Wewnątrz kaplicy znajduje się posąg kobiety trzymającej wianek z szaro-niebieskiego marmuru oraz płyty nagrobne przykrywające komory grobowe. Budynek przy ulicy Kilińskiego 3, dom pod lipą. Budynek pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku i pierwotnie był domem kupca tekstylnego. Posiada on oryginalną nadbudówkę od frontu wspartą na słupach, zwaną niegdyś frankońskimi zdepkami. Tuż obok rosną dwie lipy. Jedna z nich, będąca pomnikiem przyrody, pochodzi z czasów piastowskich. Lipy dawniej chętnie sadzono przy budynkach, ponieważ pełniły rolę swego rodzaju instalacji odgromowej. Dlaczego upadł system chałupniczej produkcji płócien? W okresie największego rozkwitu wytwarzanie płótna nie było już ubocznym zajęciem chłopów, ale stało się ich podstawą utrzymania. Początkowo miało to realne przesłanki, ponieważ było to zajęcie bardziej opłacalne w górskim terenie niż uprawa roślin dających pożywienie. Proces uszlachetniania płócien skutkował też wytrzebieniem lasów w okolicy. W poszukiwaniu drewna tkacze musieli przenosić się coraz wyżej, a to ograniczało ich samowystarczalność w cyklu produkcji. W efekcie chłop uzależniał się od pośredników, kupców i wahań koniunktury, a koszty produkcji stawały się coraz wyższe. Jednocześnie konkurencja ze strony modnych wyrobów bawełnianych z Anglii uniemożliwiała podnoszenie cen finalnego produktu na rynku. Sytuację paradoksalnie pogorszyła polityka interwencji państwa pruskiego. Uważano, że lekarstwem na kryzys jest wzrost produkcji. Wzrost osiągano poprzez wzrost ilości krosien, za czym nie nadążała produkcja przędzy. Aby temu zaradzić, władze pruskie do produkcji przędzy zatrudniały zimą żołnierzy czy ludzi z przytułków i sierocińców. Wprowadzono też zasadę, że kawalerowie mogli poślubić kobietę dopiero wtedy, gdy wykazali się umiejętnością przędzenia. Wszystko to jedynie zwiększyło podaż na rynku. Doprowadziło to chałupników do takiej nędzy, że jedzono nawet własne psy. Zmiany w systemie produkcji nie interesowały też kupców, ponieważ koszty kryzysu przerzucali na wytwórców płótna, narzucając im coraz niższe ceny za wykonany produkt. Sami osiągali wysoki zysk przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Na początku XIX wieku dotychczasowy system produkcji płótna w starciu z nowoczesnym włókiennictwem angielskim, opartym na fabrykach, skazany był na klęskę i upadek. Budowa Drogi Głodu. Ulica Tadeusza Kościuszki. Idąc ulicą Tadeusza Kościuszki, nie zastanawiamy się, jaką dramatyczną historię niesie ze sobą jej budowa. Jest to stary trakt prowadzący na Przełęcz Walimską i dalej w kierunku Dzierżoniowa. Został on wytyczony w latach 1847-1849 i był nazywany Drogą Głodu. Nazwa pochodzi stąd, że przy budowie drogi byli zatrudniani miejscowi tkacze.
Za całodzienną pracę otrzymywali jedynie kawałek chleba, ale i tak było to więcej w porównaniu do zarobków przy produkcji płótna. Często robotnicy umierali w trakcie pracy z braku sił. Bieda to słowo, które Walim wtedy odmienia przez wszystkie przypadki. W tamtym okresie okolice Walimia należały do najgęściej zaludnionych obszarów Śląska. W wyniku upadku chałupniczej produkcji płótna ludzie zostali pozbawieni środków do życia na nieurodzajnym przecież górskim terenie, a niedożywienie i towarzyszące mu epidemie powodowało wysoką śmiertelność. Decyzja o budowie drogi głodu zbiegła się z klęską nieurodzaju w 1847 roku. Powszechne wówczas stało się żebractwo i włóczęgostwo. Budowa dróg stanowiła doraźną próbę rozwiązania tych problemów. Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi to dawny kościół ewangelicki. Pierwsza wzmianka o drewnianej świątyni wybudowanej dla ewangelików pochodzi z 1741 roku. Szybko powstał jednak większy i murowany. Fundatorami kościoła była rodzina von Zidlitz. Z myślą o fundatorach stworzono pod wieżą specjalną kryptę. To właśnie tutaj spoczywa Karl Abraham von Zidlitz. To pruski minister sprawiedliwości oraz minister i reformator szkolnictwa. Z jego inicjatywy od 1788 roku absolwenci szkół średnich musieli zdawać specjalny egzamin, czyli dzisiejszą maturę, co pozwalało na podjęcie dalszych studiów bądź ułatwiało karierę w pruskiej administracji. Szczątki Zidlitza dzięki miejscowemu mikroklimatowi uległy mumifikacji i w dość dobrym stanie zachowały się do naszych czasów. Cmentarz ofiar faszyzmu. Istnienie cmentarza związane jest z badaniami terenowymi przeprowadzonymi w 1964 roku w okolicach Walimia przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. To wówczas odkryto w Walimiu zbiorowe mogiły więźniów pracujących przy realizacji projektu RIZE. Ponieważ naziści gorliwie łączyli budowę tajnego kompleksu z realizacją zasady wyniszczenie poprzez pracę, to w górach Sowich szybko rozpętało się istne piekło. Dzień więźnia. Zwykły dzień pracy więźnia rozpoczynał się o 4:00 brutalną pobudką i apelem porannym. Około 6:00 komanda robocze ruszały do pracy. Więźniowie zatrudnieni przy drążeniu sztolni pracowali 8 godzin na 3 zmiany, pozostali 10-12 godzin. System pracy w podziemiach wyglądał następująco. Początkowo borowano za pomocą świdrów i młotów pneumatycznych kilkanaście otworów. Następnie włoscy strzelcy detonowali ładunki wybuchowe, tunarik, a potem więźniowie długimi tykami strącali luźno wiszące kawałki skał. Nie jeden z nich przepłacił to swoim życiem. Następnie urobek ładowano na wagoniki kolejki i wywożono z podziemi. Ponieważ tory często miały uszkodzone układy hamulcowe, więc na zewnątrz musieli je zatrzymywać młodzi żydowscy chłopcy. Ciężkie wagoniki często się na nich przewracały, powodując kalectwo lub śmierć. Następnie urobek rozdrabniano w kruszarkach i natychmiast wywożono do budowy dróg, ponieważ hałdy kamienia mogłyby zdradzić ogrom inwestycji. W podobozach pracowały też inne komanda zajmujące się zakładaniem kanalizacji, regulacją potoków, budową dróg i linii kolejki wąskotorowej, wyładunkiem materiałów niezbędnych na wielkiej budowie.
Po powrocie z pracy więźniowie jedli kolację i około 23 kładli się spać. Za niewolniczą pracę więźniów prywatne firmy płaciły rzeszy 4 marki za zwykłego robotnika, a 5 marek za wykwalifikowanego. Warunkami pracy więźniów oczywiście nikt z kierownictwa się nie przejmował. Niedziele były wolne od pracy, ale wówczas odbywały się wielogodzinne apele. Dzienne racje żywnościowe nie przekraczały 400 kalorii. Na śniadanie więźniowie dostawali jedynie miskę kawy zbożowej. Natomiast obiad składał się z rozwodnionej zupy z kawałkami ziemniaków i brukwi. Na kolację również zupa oraz 250 gramów chleba. Pracujący w podziemiach otrzymywali dodatkowy przydział chleba, czasami trochę margaryny, sera, marmolady, konserwy i zupy mlecznej. Zdarzały się próby zjadania przez więźniów kory drzew, ponieważ spożywanie trawy było normą. Więźniowie ubrani byli w drelichowe, niebiesko-białe pasiaki. Pod nie zakładali kalesony i koszulę. Taki ubiór nosili przez cały rok. Dlatego zimą pod pasiaki ubierano worki po cemencie, za co groziła kara śmierć. Na nogi zakładano drewniaki. Więźniowie mieszkali w drewnianych barakach, choć we wczesnym okresie istnienia podobozów często były dla nich przeznaczone prymitywne, tak zwane fińskie celty, okrągłe baraki zbijane z desek i dykty, zwykłe namioty, a nawet ziemianki. Warunki sanitarne były fatalne, nawet w porównaniu do innych tego typu miejsc. Większość podobozów nie posiadała łaźni, więc więźniowie nie mieli gdzie się myć. Chodzili zapchleni i zawszeni. W 1944 roku w kompleksie wybuchła epidemia tyfusu. Co prawda w podobozach znajdowały się rewiry dla chorych, ale nie przeznaczono dla nich żadnych lekarstw, więc jedyną formą kuracji było leżenie w łóżku. Więźniowie nie zgłaszali się do lekarza, ponieważ chorzy dostawali połowę racji żywnościowej. Często zabierano im pasiaki, a ponadto obawiali się, że trafią do komór gazowych Auschwitz w wyniku selekcji. Bardziej chorych zabierano z rewirów do obozowych szpitali w Jedlince, jeśli rokowali jeszcze jakieś szanse wyzdrowienia, lub do Kolców, gdzie kierowano chorych nie mających szans przeżycia. Do tego dochodziło jeszcze brutalne traktowanie więźniów przez SS-manów, KAPO i niektórych majstrów z OT. Jako przykład brutalności załogi SS niech posłuży fakt, iż dwóch z nich założyło się o skrzynkę wódki, czy jednym uderzeniem siekiery będą w stanie przeciąć człowieka na pół. Nie wszyscy więźniowie byli w stanie przeżyć te okropności. Niektórzy popełniali samobójstwo, kilku więźniów zdecydowało się na ucieczkę, ale wszystkie próby okazały się nieudane. Jednym z najtragiczniejszych momentów dla więźniów Rize była ich ewakuacja z Gursowich. Była ona związana z szybkimi postępami Armii Czerwonej i odbyła się na przełomie lutego i marca 1945 roku. Tych, którzy nie byliby w stanie podołać trudom ewakuacji, pozostawiono na miejscu. Więźniów pozostałych w górach Sowich wykorzystano przy demontażu urządzeń i maskowaniu sztolni, a na krótko przed wkroczeniem Rosjan pozostawiono własnemu losowi. Po wyzwoleniu tych terenów w maju 1945 roku dla chorych więźniów utworzono 5 szpitali, w których jeszcze na początku 1946 roku przebywało 600 pacjentów. Ciężko ustalić, ile dokładnie ofiar pochłonęła realizacja kompleksu Rize. Według szacunków, gdzie brano pod uwagę tylko więźniów Rize, zginęło ich co najmniej 4930 w wyniku śmierci w trakcie budowy podziemi, egzekucji, wywózek niezdolnych do pracy więźniów do komór gazowych Auschwitz, czy w wyniku ewakuacji podobozów zimą 1945 roku. Nic więc dziwnego, że góry Sowie w tym czasie
zaczęto nazywać Górami Śmierci. Na cmentarzu znajduje się również grobowiec rodziny Łebski. Byli oni współwłaścicielami fabryki włókienniczej. Co ciekawe, przedstawiciel tej walimskiej rodziny, Martin Łebski, przyczynił się do odkrycia rud uranu w okolicy Kowar i Miedzianki. Plac po dawnych zakładach przemysłu lniarskiego w Walimiu. Upadek tkactwa chałupniczego wymógł ewolucję systemu produkcji płócien. Już w 1848 roku powstał warsztat tkacki z krosnami żakardowymi o ręcznym systemie wytwarzania. W 1864 roku na miejscu dawnych zakładów przemysłu lniarskiego pojawiła się pierwsza tkalnia mechaniczna. Już w 1853 roku powstał zakład zajmujący się mechanicznym wykańczaniem i uszlachetnianiem tkanin. W wyniku fuzji tych zakładów w 1883 roku powstała spółka Łebski Hartmann & Wizen. Przedsiębiorstwo to było największym pracodawcą w okolicach Walimia i zdominowało życie gospodarcze miejscowości. Przedsiębiorstwo zajmowało się wszystkimi etapami produkcji wyrobów lnianych. Potrafiło też dostosować się do warunków kryzysów. Podczas I wojny światowej produkowano tutaj nawet tkaniny papierowe. Natomiast w trakcie II wojny światowej część niewykorzystywanych pomieszczeń fabrycznych przy przędzarni adaptowano na potrzeby obozu dla robotników przymusowych, pracujących przy realizacji projektu Rize. Fabryka szczęśliwie przetrwała przejście frontu i pobyt w okolicy Armii Czerwonej. W czasach PRL-u zakład wytwarzał nawet 12,5 milionów metrów bieżących tkanin rocznie. Były to ręczniki, obrusy, tkaniny żakardowe, drukowane i pościelowe. Przemiany gospodarcze po 1989 roku spowodowały upadek fabryki. Zamknięto ją ostatecznie w 1992 roku. Do dziś nie zachowały się nawet ruiny po tym obiekcie. Muzeum Sztolni Walimskich. Kompleks Rize Olbrzym to jedno z największych tajnych przedsięwzięć górniczo-budowlanych III Rzesz. Wybór tej lokalizacji wynikał z oddalenia gór Sowich od głównych frontów walk oraz brak technologicznych możliwości bombardowań tego obszaru przez lotnictwo alianckie. Decyzję ułatwiła też bliskość ośrodków wydobycia węgla kamiennego i wyraźna dominacja w regionie ludności niemieckiej, co miało utrudnić dekonspirację tajnego przecież projektu. Prace prowadzono w latach 1943-1945 na obszarze około 200 km2 w okolicy Głuszycy, Jedliny Zdroju, Walimia i Sokolca. Znajduje się tu przynajmniej 6 podziemnych kompleksów, w tym mijany przez nas kompleks Rzeczka oraz sztolnie pod Zamkiem Książ. Początkowo wykonanie tego przedsięwzięcia zlecono konsorcjum Śląska Wspólnota Przemysłowa, a w całym projekcie uczestniczyło około 40 firm. Jednak tempo prac nie zadowalało Hitlera i na jego życzenie od kwietnia 1944 roku za projekt odpowiadała już organizacja TOD. Pomimo olbrzymiego wysiłku włożonego w budowę systemu sztolni, inwestycja nie została ukończona przed wkroczeniem Armii Czerwonej w maju 1945 roku. Być może wcześniej Niemcy zamaskowali część podziemi. Albert Speer w liście z 22 września 1944 roku podaje, że na Rize wydano olbrzymią kwotę 150 milionów marek niemieckich, wykonano 213 tysięcy metrów sześciennych sztolni, zużyto 257 tysięcy metrów sześciennych betonu, czyli więcej niż przeznaczono na budowę schronów dla ludności cywilnej. W jakim więc celu prowadzono pracę nad tak gigantycznym systemem podziemi kosztem dużych wyrzeczeń w innych dziedzinach gospodarki? Tu jesteśmy skazani
zdani jedynie na domysły, ponieważ przeznaczenie Olbrzyma było tajemnicą III Rzeszy nawet dla osób odpowiedzialnych za jego powstanie, a dokumentacji budowy nie udało się nam odnaleźć do dzisiaj. Wśród badaczy dominuje koncepcja, że Rize miało stać się ogromnym kompleksem zbrojeniowym. Wersja ta jest związana z niemieckimi planami częściowego przeniesienia przemysłu zbrojeniowego do podziemi, a decyzję taką podjęto po zniszczeniu zakładów Peenemünde przez aliancki nalot z 17 sierpnia 1943 roku. Inni badacze sugerują, że Olbrzym miał być kolejną kwaterą główną Führera. Ta miała znajdować się w zamku książ pod Wałbrzychem, natomiast w kompleksach górsowich miały przebywać inne ważne osobistości III Rzeszy, dowództwo wojska oraz ministerstwo. Kilkudziesięciometrowa warstwa skał była najlepszym zabezpieczeniem życia wodza Rzeszy przed wszelkimi znanymi wówczas typami broni. Jednak najbardziej prawdopodobna hipoteza niejako godzi obydwa stanowiska. Kompleks pod Książem miał być przeznaczony dla Adolfa Hitlera, natomiast w pozostałych sztolniach w górach sowich zamierzano produkować broń. Pojawiają się też opinie, czasem fantastycznie brzmiące. Według nich miał się tu mieścić ośrodek badawczy tajnej broni Hitlera, tak zwanej Wunderwaffe, być może legendarnej V7, broni wysokich temperatur i radiologicznej lub dział elektromagnetycznych. Jeszcze inni twierdzą, że w sztolniach górsowich zamierzano prowadzić badania nad bronią atomową, ponieważ w pobliżu Rize Niemcy wydobywali uran w Kozicach, obecnie dzielnicy Wałbrzycha. Wszystko to są jedynie spekulacje niepoparte dowodami i jest wątpliwe, że stan ten szybko ulegnie zmianie. Aby rozpocząć pracę nad Olbrzymem, śląska wspólnota przemysłowa potrzebowała jak najtańszej siły roboczej. Początkowo zatrudniano robotników przymusowych, Polaków, tak zwanych Ostarbeiterów z okupowanych obszarów ZSRR oraz włoskich jeńców wojennych z armii marszałka Pietro Badoglio. Przeznaczono dla nich 4 obozy w Walimiu, Kolcach, Głuszycy i Głuszycy Górnej. Początkowo przebywało w nich około 5200 robotników, lecz wraz z postępem prac zamierzano powiększyć ich liczbę. Plany te udaremniła epidemia tyfusu oraz decyzja o przekazaniu budowy organizacji TOD. Wraz z przejęciem prac nad projektem przez organizację TOD zdecydowano się na wykorzystanie darmowej siły roboczej w postaci więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Ostatecznie powołano filię Gross-Rosen, tak zwaną Arbeitslager Rize. Tworzyła ją sieć przynajmniej 13 podobozów. Przez obozy Rize przeszło około 13 tysięcy więźniów, głównie Żydów narodowości polskiej, węgierskiej i czechosłowackiej. Przybywali tutaj bezpośrednio z gett lub z innych obozów koncentracyjnych, na przykład z Auschwitz. Dodatkowo na rozkaz Hitlera do prac nad realizacją projektu Wilhelm Keitel miał wysłać jeńców, powstańców warszawskich. Niektórzy badacze podają, że łącznie na wielkiej budowie pracowało nawet 70 tysięcy robotników, w tym 40 tysięcy więźniów Gross-Rosen. Należy jednak podkreślić, że są to tylko szacunki i raczej trudno będzie nam kiedykolwiek poznać rzeczywistą liczbę zatrudnionych tu osób. Zbliżamy się do końca naszej podróży i zarazem końca tego odcinka dźwiękowego przewodnika Sudety Pro. Mamy nadzieję, że to, co usłyszeliście, było dla Was interesujące i zachęciło Was do dalszego eksplorowania okolic Sudetów. Serdecznie zapraszamy do samego Walimia. Do Walimia możemy z łatwością dostać się bezpośrednio z Wałbrzycha komunikacją miejską lub ze Świdnicy komunikacją prywatną. Jeżeli planujecie dłuższy pobyt w tej okolicy, to w pobliżu możecie zwiedzić także m.in. Jedlinezdrój, Wałbrzych z Zamkiem Książ, czy rozlokowane w okolicach pozostałe podziemia kompleksu Rize,
w Jugowicach i Głuszycy. A jeśli znacie jeszcze jakieś ciekawe fakty na temat Walimia, to piszcie o nich w komentarzach na naszej stronie poświęconej temu odcinkowi. Zapraszamy na stronę Sudety Pro, gdzie znajdziecie więcej naszych przewodników po sudeckich miastach. Wpadnijcie czasem także na naszego Facebooka. Dziękuję Wam za spacer po Walimiu. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Cześć, witajcie, z tej strony Krzysiek Wojtas z Sudety Pro. Przewodnik po Walimiu nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych partnerów. Dziękujemy gminie Walim, czyli Krainie Stowiogórskich Tajemnic oraz Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.